Dzień dobry, witam was moi drodzy bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na kanale Murawa TV. Ja oczywiście jestem Kinetyk i dzisiaj przychodzę do was z kolejnymi typami na mecze piłkarskie. No szczególnie przez to, że jest przerwa reprezentacyjna, no to przychodzę do was z typami na eliminacje do Mistrzostw Świata, które właśnie w tym momencie trwają. Szkoda tego meczu Polski z Węgrami, możecie mi oczywiście w komentarzach napisać, co wy o tym sądzicie. No i na samym wstępie też chciałem zauważyć, że dzisiaj odcinek pojawia się troszeczkę później, ale to dlatego, że w dniu dzisiejszym po prostu nie było ciekawych spotkań, więc stwierdziłem, że jutrzejsze spotkania, które mają miejsce, rozłożę po prostu na dwie tury. Pierwsza z nich to będzie ta tura, którą teraz dzisiaj sobie omówimy i postawimy zakład na mecze, które odbywają się o godzinie 15-18. Natomiast jutro na kanale pojawi się odcinek z typami na mecze wieczorne, czyli na mecze o godzinie 20:45. Mam nadzieję, że taki podział wam się spodoba. Zanim jednak przejdziemy do konkretnych typów, no to jeszcze szybkie przypomnienie o tym, że jak zawsze możecie zgarnąć totalnie za darmo 50 zł od BetClick, a wystarczy wytypować wynik naszego meczu specjalnego w komentarzu, którym dzisiaj jest moi drodzy mecz między Czechami a Belgami. Także zachęcam gorąco do typowania w komentarzach. Pamiętajcie, żeby napisać wynik spotkania, minutę strzelenia pierwszej bramki oraz swój nick na BetClick. Osoba, która poprawnie wytypuje wynik meczu oraz będzie najbliżej minuty strzelenia pierwszej bramki, zgarnia, tak jak już mówiłem, darmowe doładowanie wartości 50 zł. No i dodatkowo, jeżeli jeszcze nie możesz brać udziału w tym konkursie, bo nie masz tego konta na BetClick, no to nie ma żadnego problemu. Możesz je spokojnie, łatwo, w parę sekund dosłownie założyć z linku w opisie bądź w przypiętym komentarzu. Z kodem BETYVIP50 zyskujesz pierwszy bezpieczny zakład bez ryzyka do 50 zł, czyli jeżeli trafisz, no to pieniądze normalnie wygrywasz, a jeżeli ci się noga powinie i coś się inaczej potoczy niż myślałeś, no to pieniądze są ci zwracane, pomniejszone jedynie o podatek. Także gorąco zachęcam do zakładania konta właśnie z kodem BETYVIP50 i do grania również w naszym meczu specjalnym, no bo zawsze 50 zł wygrać tak o za nic, no to myślę, że fajna sprawa. Lecimy już teraz, moi drodzy, do tego, co jest najważniejsze, czyli do dzisiejszych spotkań. Jesteśmy już na BetClick i moi drodzy, z racji, że progresję gramy dopiero jutro, no to dzisiaj stwierdziłem, że przygotuję dla was troszeczkę inny kupon. Kupon z wyższym kursem, kupon z szansą na większy zarobek, ale też oczywiście przy troszeczkę większym ryzyku. Także przechodzimy już do dzisiejszych spotkań. Zaczynamy od meczu Czarnogóry z Gibraltarem, gdzie no mamy zdecydowanie jednego faworyta, czyli właśnie zespół Czarnogóry. Gibraltar no nie radził sobie wcale beznadziejnie, na przykład w swojej dywizji w Lidze Narodów, ale pamiętajmy, że jest to zespół znacznie, znacznie gorszy. Czarnogóra świetnie sobie radzi w wielu ostatnich spotkaniach, mają w ogóle genialnego Stefana Jovedicia, który, no nie chcę powiedzieć, że jest wiecznie młody, bo ma już bodajże 31 czy 32 lata. Nawet powiem szczerze, że na początku myślałem, żeby po prostu postawić na to, że Stefan Jovedic strzeli bramkę w tym spotkaniu, ale z racji na to, że Czarnogórę czeka jeszcze gorsze spotkanie, jeszcze cięższe spotkanie, no to powiem szczerze, że nie jestem przekonany, czy ten zawodnik wyjdzie w pierwszym składzie, a nawet jeśli wyjdzie w pierwszym składzie, to czy będzie na tym boisku długo. Także ja stwierdziłem, moi drodzy, że dzisiaj postawimy sobie na to, że Czarnogóra po prostu, może nie, że wygra to spotkanie, tylko że w tym spotkaniu padnie powyżej 2,5 gola, czyli minimum 3 bramki, 1,46, jeżeli chodzi o kursik, jak dla mnie bardzo fajny i warto go stawiać. Lecimy dalej do spotkania Rosji ze Słowenią. Tutaj postawimy sobie również bramki, ale postawimy je niżej. To znaczy postawimy, że w tym meczu, moi drodzy, padnie poniżej 3,5 gola. Kurs nie jest jakiś fenomenalnie wysoki, 1,25, ale po prostu tak jak mówię, dam troszeczkę więcej zdarzeń po to, żeby ten kursik też podbić. Będą na tym kuponie 3 zdarzenia. Zobaczycie, że to trzecie będzie po no dosyć ciekawym, dosyć wysokim kursie. Będzie ono dosyć ryzykowne, ale wydaje mi się, że warto je zagrać. Wracając, Rosja i Słowenia to są raczej zespoły, które nie strzelają dużo bramek. Słowenia postawiła bardzo, ale to bardzo duży krok w stronę tego, żeby no zagrać dobrze po prostu, zdobyć dużo punktów w swojej grupie eliminacyjnej, bo wygrała z Chorwacją, która była stawiana w roli faworyta tamtego spotkania. Słoweńcy jednak u siebie wyciągnęli rezultat 1-0. Rosjanie wygrali z Maltą, nie chcę powiedzieć, że bez żadnych komplikacji, no bo bramkę stracili, bodajże w tamtym meczu był wynik 3-1, więc no po prostu wygrali, złapali 3 punkty, które w ich przypadku były obowiązkiem. Jednak nie są to drużyny bramkostrzelne, szczególnie jeżeli grają na rywali na swoim poziomie, więc sądzę, że po prostu tak to będzie wyglądało i że w tym meczu więcej niż te trzy bramki nie padną. Nawet bym myślał, żeby postawić poniżej tych 2,5, ale ten ewentualny rezultat 2-1 też chcę, żeby się tutaj gdzieś pojawił, więc 1,25, jeżeli chodzi o kursik na to spotkanie. I coś, co jeszcze dzisiaj chciałem, moi drodzy, postawić, to mecz Holandia-Łotwa. I tutaj właśnie czeka nas ten dosyć wysoki kurs i tutaj, moi drodzy, chciałbym wejść w zakłady kombinacyjne. Oraz już szukam tego, oraz właśnie to, że obie połowy będą powyżej 1,5 bramki. Ja uważam, że jak najbardziej tak. Dlaczego? Holendrzy, moi drodzy, na pewno są wściekli. Są wściekli po tym spotkaniu z
Turcją, wiedzą, że nie zaprezentowali się tam najlepiej i uważam, że będzie w tym meczu widać taką sportową złość. Ja się spodziewam, że Holendrzy strzelą tutaj parę bramek, myślę, że wygrają, jakby mam takie przeczucie, że w tym spotkaniu może paść właśnie wynik 4-0. Nie wiem, nie jestem pewien, czy na pewno wyjdą swoim najlepszym składem, czy nie będą się oszczędzać na kolejne mecze, ale uważam, że w takiej sytuacji, kiedy trzeba podbić te morale drużyny, kiedy wiedzą, że nie zaprezentowali się na swoim poziomie właśnie w meczu z Turkami, to tutaj powinni się odbić, dlatego ja stawiam, moi drodzy, na to, że nie dość, że w pierwszej połowie wpakują dwie bramki, to kto wie, czy w drugiej również tego nie zrobią. 2.22, chciałem, moi drodzy, tak jak mówiłem, znaleźć jakieś takie zakłady na te poranne mecze z kursem w okolicach 4 i myślę, że są to zakłady bardzo ciekawe, także głównie opierające się na bramkach, raczej nie na zwycięzcach, bo zwycięzcy, myślę, że w tych dwóch meczach są jaśni, w meczu Rosji ze Słowenią może to pójść na obie strony, chociaż osobiście raczej obstawiałbym Rosję. I cóż, moi drodzy, wiecie co? Postawimy sobie dzisiaj na to 50 zł, także do wygrania prawie 180 zł, myślę, że fajny zakładzik, stawiamy go, zakład został przyjęty, no i miejmy nadzieję, że nam się zazieleni i że jak pojutrze będę nagrywał dla Was jeszcze kolejny odcinek, no bo jutro pojawia się kolejny, ale wtedy jeszcze nie będę znał tych wyników, ale jak pojutrze będę nagrywał, to mam nadzieję, że nie dość, że ten się zazieleni, to ten jutrzejszy także, także zapraszam Was, moi drodzy, oczywiście bardzo serdecznie do subskrybowania kanału, aby nie przegapić jutrzejszego odcinka, do zostawienia łapki w górę pod tym filmem, będę za to bardzo, ale to bardzo wdzięczny. No i również do sprawdzania grupy Typermania na Facebooku, jeżeli chcecie podglądać, jak inni typują, a za samo dołączenie do grupy w ogóle zgarniacie darmowy zakład za 5 zł. Także zapraszam gorąco, a ja teraz już się z Wami żegnam. Dzięki serdecznie za oglądanie, trzymajcie się, na razie!